Ksiądz Janusz Urbańczyk otrzymał w sobotę święcenia biskupie w katedrze święta Mikołaja w Elblągu. W styczniu papież Franciszek mianował go arcybiskupem i nuncjuszem apostolskim Zimbabwe. Duchowny od ponad 20 lat pełni posługę dyplomatyczną w różnych placówkach stolicy apostolskiej. W sobotę o godzinie 11 rozpoczęła się msza, na której 57-letni ksiądz Janusz Urbańczyk otrzymał święcenia biskupie. Uroczystość odbyła się w katedrze święta Mikołaja w Elblągu. Udział w nabożeństwie można było wziąć także poprzez drogę internetową w mediach społecznościowych parafii katedralnej pod wezwaniem. Święta Mikołaja można było oglądać relacje na żywo. Uroczystą Eucharystię sprawował sekretarz stanu stolicy apostolskiej kardynał Pietro Parolin. To również on udzielił święceń duchownemu. Według strony parafii współkonsekratorami byli KS. Arcybiskup Michael Velej z Banach, nuncjusz apostolski na Węgrzech oraz KS. BP Jacek Jezierski, biskup diecezjalny. Asystę liturgiczną przygotowali elam Najwyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej oraz ceremoniarze z diecezji Katedry Święta. Michael Adja. Święcenia biskupie księdza Urbańczyka odbyły się po tym, jak w styczniu papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe oraz arcybiskupem tytularnym Woli. W 2015 roku również z rąk papieża otrzymał nominację na stałego obserwatora stolicy apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i agencjach wyspecjalizowanych w Wiedniu. Janusz Urbańczyk urodził się 19 maja 1967 roku w Kraszewie, województwo pomorskie. Uczęszczał do seminarium duchownego Chosianum w Olsztynie. 3 czerwca 1992 roku otrzymał święcenia kapłańskie i został przypisany do diecezji elbląskiej. W 1993 roku rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. W 1997 roku rozpoczął działalność w dyplomacji watykańskiej, pełniąc kolejno rolę jako sekretarz nuncjatur w Boliwii, Słowacji, Nowej Zelandii oraz jako dwa radca w Kenii, Słowenii i Macedonii. Służbę dyplomatyczną stolicy apostolskiej pełnił także w Nowym Jorku i Wiedniu. Zna język włoski, angielski, hiszpański i słowacki. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.